Dzień dobry kochani, zapraszam was na kolejnego vloga. Ja właśnie przed chwilką umyłam włosy maską, którą wam pokazywałam w poprzednim vlogu, którą wam bardzo polecałam i użyłam pierwszy raz tego olejku z firmy Fanola, więc jak macie ochotę, to sobie zobaczcie mojego poprzedniego vloga. Przy okazji będziecie mogli zobaczyć, co tam jeszcze ciekawego kupiłam i powiem wam, że włosy są naprawdę bardzo mięciutkie i dzisiaj włosów też nie prostowałam. A ja zaraz biorę się za pakowanie naszych ciuchów na wyjazd, bo wyjeżdżamy do rodzinki na kilka dni, też tak naprawdę specjalnie po zdjęcia, bo w końcu fotograf już ma wszystkie zdjęcia przygotowane dla nas, więc fajnie, już nie mogę się doczekać. A przy okazji też dla was nagram w tym vlogu Mierzymy ze sklepu Pepco, więc mam nadzieję, że się cieszycie, bo już dawno w tym sklepie dla was nie nagrywałam Mierzymy i takie są właśnie plany, więc zapraszam was na kolejnego vloga i życzę wam miłego oglądania. Już przygotowałam sobie ciuchy, które zabieram ze sobą, więc tak, tutaj mam takie letnie ciuchy, bo powiem wam, że z tego co patrzyłam na pogodę, to ma być średnio, więc wolałam w razie czego przygotować sobie też dwie pary spodni długich. Tutaj mam jeszcze ramoneskę i taką kurteczkę, więc w razie czego, bo wiecie, różnie bywa z tą pogodą. I tutaj mam pod spodem też koszulę, spodenki, koszulki. Przygotowałam sobie już pielęgnację i tak, mam tutaj krem, zapis przeciwzmarszczkowy, bardzo fajny. Tutaj mam też coś fajnego wam do polecenia, jeśli chcecie unieść na przykład grzywkę, jeśli chcecie uzyskać objętość, to naprawdę to jest super produkt, więc możecie sobie przetestować. Oczywiście płyn do makijażu oczu, tutaj moja nowość, olejek do włosów, którego dzisiaj używałam, i mam tutaj garnier płyn micelarny. Jeszcze jedna polecajka ode mnie, jest Glam Shop konturówka do ust, a dokładnie jest to długotrwała kredka do ust, orzech kakaowy, i powiem wam, że naprawdę tak się świetnie u mnie sprawdziła. Co prawda to jest taka też moja nowość, ale już je używałam i długo utrzymuje się na ustach, i nawet ostatnio jak chciałam ją przetestować tak na dłoni, to powiem wam, że nie mogłam jej domyć i musiałam używać olejku, więc tak przy okazji tego vloga jeszcze chciałam wam polecić coś fajnego. Będę wam polecać raz na jakiś czas, jak coś się u mnie sprawdzi. My już jesteśmy spakowani, spakowałam ciuchy, pielęgnację i tak dalej, i muszę jeszcze zapakować sobie w razie czego sandały na zmianę, jedna założę na siebie, a drugie muszę spakować, bo różnie to bywa. Raz miałam też taką sytuację, że gdzieś właśnie na wyjeździe pękły mi po prostu pod spodem klapki i nie miałam butów. I chciałam wam przy okazji właśnie powiedzieć, bo ostatnio wybrałam się z moją siostrą do Action, ona chciała sobie kupić klapki i ja. I te klapki tak naprawdę miały być na basen. Zależało mi na takich klapkach, żeby były wygodne, żeby założyć raz, dwa i się, wiecie, nie bawić w zapinanie i tak dalej. Ale te klapki z Action są tak fajne, że ja je noszę na co dzień, naprawdę. Zakładam je na przykład właśnie tak na luzie do jakiejś stylizacji, czy nawet do sukienki. Ostatnio miałam też czarną sukienkę, założyłam takie klapki, zobaczcie jak one fajnie wyglądają. I łatwe są również w czyszczeniu. Ja za nie zapłaciłam naprawdę grosze, bo one kosztowały ponad 20 zł, a tak fajnie się sprawdzają, że powiem wam, że nawet ostatnio wybrałam się do Action, żeby zobaczyć, czy nie ma jeszcze innego koloru, ale niestety już mi się nie udało kupić, więc jak będziecie w Action, to polecam sobie na nie zerknąć, jak jeszcze będą dostępne. I oczywiście w pierwszy dzień mnie troszeczkę obtarły, ale już później było ok. Jestem już w Pepco, ale powiem wam, że tutaj nie ma za dużo ciuchów takich ciekawych, żebym wam pokazała, ale wybrałam te, które mi się naprawdę spodobały. Tutaj mam taki ładny sweterek w paseczki. Wziąłam w rozmiarze L, żeby był taki ciut luźniejszy, i on kosztuje 40 zł, ale naprawdę bardzo mi się spodobał, jest zapinany na guziczki. Okej, kochani, sweterek mam już na sobie. Przede wszystkim co zauważyłam, że on jest z takiego materiału, który się rozciąga, zobaczcie. Bardzo fajny jest, naprawdę. Tutaj zapinany na guziczki, idealna długość. I powiem wam, że nawet się sama zastanawiam, czy sobie go nie kupić. A taki sweterek też bym się przydał, ale jeszcze się zastanowię, jak wszystkie rzeczy już przymierzę. Tutaj mam też koszulkę w dwóch rozmiarach. Wziąłam rozmiar L i M-eczkę. Ona kosztuje 25 i tak ta koszulka wygląda. Bardzo mi się podoba ta góra. I mam tutaj rozmiar M, więc L-ka by była lepsza. I zobaczcie, tutaj widać, że ona nawet brzydko się układa. Więc nie. Przymierzę jeszcze L-kę i zobaczę, czy będę w niej dobrze wyglądać. Mam też taki sweterek zapinany na złote guziczki i on kosztuje 35. I powiem wam, że ten jest też bardzo milutki w dotyku. Tak wygląda sweterek.
powiem Wam, że jak na rozmiar L to jest nawet taki dopasowany. Wolałabym coś luźniejszego i zdecydowanie bym wolała taki sweterek sobie delikatnie podwinąć. Gdyby był luźniejszy, to myślę, że nawet bym go sobie kupiła, bo jest naprawdę przyjemny, materiał też w miarę się rozciąga, ale nie. Zobaczcie, jaką mam tutaj piękną bluzę. Chodzi mi oczywiście tutaj o kolor i ona kosztuje 35. Wzięłam ją w rozmiarze XL, bo i tak mniejszego nie było, więc zaraz Wam ją pokażę na sobie. I jeszcze jedną mam rzecz Wam do pokazania. Jest to też bluza w rozmiarze M, kosztuje 50, w takie biało-czarne paseczki i z serduszkiem. Wyglądam w bluzie, tutaj ma kaptur. I jeśli chodzi o kolor, to mi się oczywiście podoba. Dla przypomnienia mam rozmiar M i jak widzicie, ona jest taka luźniejsza. Ma serduszko tutaj z przodu i nawet powiem Wam, że podoba mi się ta bluza. Jakby było chłodniej, to do tych spodenek nawet ta bluza pasuje. I pod spodem ona ma taki materiał. A ta bluza już jest dłuższa. Ma tutaj taką kieszeń dużą. Też ma kaptur i ma bardzo ładny kolor. Fajny nawet do leggingsów. Ale czy ta bluza jest dla mnie? Chyba nie. Kolor mi tak się średnio podoba. Akurat na mnie. Ale myślę, że blondynki ładnie by wyglądały. Albo dziewczyny o czarnych włosach. Powiem Wam, że średnio. Akurat jeśli chodzi o wybór ciuchów w Pepco. Mało jest nowości. Kochani, ja już wróciłam z Pepco i chciałam Wam powiedzieć, że dalej zaglądam za tymi krzesłami, które Wam pokazywałam w ostatnim vlogu. I wiecie co, tak później przemyślałam, że może tamte krzesła są ładne, ale... może i mniej praktyczne, nie wiem. Wydaje mi się, że te łatwiej by było wsunąć pod stół, a tamte, które Wam pokazywałam w poprzednim vlogu, przez to, że mają tutaj boki, to może ciężko by było tutaj wsunąć, więc nie wiem. Powiem Wam, że te mi się też podobają, bardzo ładne, takie pikowane. I patrzyłam jeszcze na coś takiego, bo te też mi się spodobały, tylko że tamte były z tyłu pikowane. I tutaj też właśnie te nóżki były czarno-złote. I powiem Wam, że te nóżki troszeczkę mi właśnie nie pasują, bo ja bym wolała, żeby one były całe czarne, żeby były jednego koloru, ale też one są ładne, też takie eleganckie i też łatwiej by tutaj było wsunąć pod stół. Te też są bardzo ładne, zobaczcie. Wiecie, teraz nie widzę minusów na przykład posiadania takich krzeseł, ale jakbym je miała już przez jakiś czas, to pewnie bym stwierdziła, czy to był dobry pomysł, czy jednak nie. Te mi się też bardzo spodobały, bo mają też ładny kolor, więc no i widzicie, ciężki wybór. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też tak macie, jak już macie coś kupić do mieszkania, czy też tak długo się zastanawiacie. Ja już będę chciała zakończyć tego vloga, idę zaraz się wykąpać, zmyć makijaż i chcę się wcześniej po prostu położyć, żeby się wyspać, więc mam nadzieję, że miło spędzi się ze mną czas, że podobało Wam się Mierzymy i dajcie znać w komentarzach, która rzecz Wam się najbardziej spodobała. Buziaczki, pa, pa!